Dzień dobry Państwu. Dziś spotykamy się z panią dr Weroniką Penar, kocią behawiorystką i liczymy na to, że jej wieloletnie doświadczenie w obserwacji i kształtowaniu kocich zachowań będzie dla naszych fanów prawdziwą skarbnicą wiedzy. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Postanowiliśmy, że motywem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy będą kwestie związane z zachowaniami kotów, z wychowaniem kota, ze szczególnym naciskiem na błędy popełniane przez właścicieli kotów, mające bardzo często źródło w kocich stereotypach. Nie przedłużając, przejdźmy może od razu do pierwszego pytania. Proszę mi powiedzieć, jaki jest pani zdaniem najczęstszy koci stereotyp, który przekłada się później na nieprawidłowe zachowania właścicieli? Myślę, że takim najczęstszym stereotypem, który, powiedziałabym, odbija się na kocim behawiorze dość mocno, jest stereotyp mówiący, że kot to zwierzę samowystarczalne. Przyjęło się, że kot potrzebuje jedynie kuwety i miski z jedzeniem. No ten drapak, który jest taki, wiesz, inclusive, nie? A tak naprawdę to nie jest prawda. Kot potrzebuje opieki, kot potrzebuje naszego czasu. Nie bez przyczyny kot staje się coraz bardziej popularnym zwierzęciem domowym. On przebija w swojej popularności psy. Dlaczego? Bo my mamy świadomość, jaką opiekę potrzebuje pies. My wiemy, że z psem trzeba wychodzić na spacery. My wiemy, że psa trzeba szkolić. My wiemy, że coś z tym psem trzeba robić, żeby był po prostu takim, wiesz, stuprocentowym psem. Z kotami wciąż nie mamy tej świadomości, a musimy wiedzieć, że jeśli kot nie ma możliwości spełniania tych swoich naturalnych potrzeb, zaczyna wykazywać wiele problemów behawioralnych. Są to problemy związane z agresją, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, czy nawet mamy kota, który popada w depresję. No dobrze, skoro wiemy już, że swoim kotem trzeba się zajmować, trzeba poświęcić mu uwagę, to może przejdźmy do szczegółów. Jak konkretnie powinniśmy to robić? Wiadomo, że kotu trzeba zapewnić kuwetę, że musi mieć zapewnione warunki do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych, że musimy nakarmić naszego pupila. Ale czy kot potrzebuje czegoś więcej, na przykład naszego towarzystwa? Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj przechodzimy do drugiego stereotypu mówiącego o tym, że kot to zwierzę samotne. Ludzie kupują koty, wychodząc do pracy, wiesz, na 20 godzin, na 18 godzin i ten kot jest sam. To zwierzę nie jest szczęśliwe, bo my w tym wszystkim zapominamy, że kot jest zwierzęciem udomowionym. On przez ten proces udomowienia stał się zwierzęciem niezwykle społecznym, który ma olbrzymią potrzebę spędzania swojego czasu z nami. To bardzo widać było, zwłaszcza w okresie tej pandemii, kiedy, wiesz, ludzie się pozamykali w domach, byli z tymi kotami i nagle po roku czy dwóch latach wyszliśmy do pracy, wyszliśmy żyć normalnie i nagle okazało się, że wiele kotów zaczyna cierpieć na lęk separacyjny, na zaburzenia behawioralne, które jeszcze kiedyś mówiliśmy, że mają tylko psy, jako właśnie te zwierzęta niezwykle społeczne. A tu bam, nagle okazuje się, że koty też mogą cierpieć na lęk separacyjny. Wiele osób uważa, że w przeciwieństwie do psów koty nie oczekują od człowieka towarzystwa, zabawy, nie przejawiają zainteresowania tą zabawą z człowiekiem, że właściwie chodzą swoimi ścieżkami, dużo śpią, na ludzi zwracają uwagę raczej w sposób spontaniczny. Zatem jak to jest? Warto tego kota zachęcać do wspólnej zabawy? Albo jak powinniśmy to robić, żeby ten czas spędzony razem był po prostu czasem fajnym dla obu stron? Przede wszystkim na pewno powinniśmy kota zachęcać do zabawy z nami. Generalnie tutaj trochę wchodzimy w taki, wiesz, trzeci stereotyp kota jako takiego leniwca, który tylko leży na tapczanie i nic nie robi. To jest złe myślenie. Koty potrzebują zabawy. Zabawa jest jedną tak naprawdę z najważniejszych potrzeb tego, że kot jest szczęśliwy. Dlaczego? Bo po pierwsze zabawa wytwarza hormony szczęścia. Zresztą tak samo jak u nas. Jak się bawimy, to jesteśmy szczęśliwsi. Idąc dalej, zabawa daje kotu możliwość polowania. Kot ma niesamowicie wysoko rozwinięty instynkt łowczy. Kot musi polować. Jeśli nie będzie polował na coś, co my mu damy, czyli na wędkę czy myszkę, zacznie polować na nas. Kolejna rzecz, to jest możliwość poradzenia sobie z emocjami, które gdzieś tam u kota mogą występować. I teraz ja wiem, wszyscy się zastanawiają, jak to jest, że kot może mieć, nie wiem, zły dzień albo złe emocje, skoro tylko cały dzień śpi. Popatrzmy troszkę oczami kota. Przychodzą do nas goście, przychodzą dzieci, dużo się dzieje, jest hałas, kot jest zestresowany, jest cały czas na wysokich emocjach, które nie są w stanie wyjść z niego. My dając mu tą zabawę pozwalamy mu wyładować się po prostu tak, żeby on wrócił nam do tego kota, który jest szczęśliwy i jest uspokojony. No i myślę, że taka najważniejsza rzecz,
to jest relacja pomiędzy nami a kotem. Bawiąc się z kotem, wzmacniamy tę relację. Kot po prostu chce być z nami. Wiadomo jednak, że w takiej relacji ze zwierzęciem mogą się pojawić jakieś negatywne elementy. Na przykład mogą to być błędy, które powielane mogą spowodować, że nasze zwierzę, w tym wypadku kot, zacznie zachowywać się w sposób, który nam nie odpowiada, którego byśmy nie chcieli. Odpowiedzmy może zatem na pytanie, jakich błędów powinniśmy unikać, jakich błędów nie popełniać, aby nasz kot po prostu zachowywał się dobrze, czego nie robić w zabawach z kotem. I czym takie błędy, które popełniamy, mogą skutkować w przyszłości? Myślę, że takim najważniejszym błędem, który ja gdzieś tam spotykam w pracy behawiorysty, to błąd tego, że bawimy się z kotem rękami, naszymi nogami, naszymi częściami ciała. Tworzymy taką relację troszkę, uczymy kota tego, że my jesteśmy tą zabawą. Kot się zaczyna bawić nie z nami, tylko kot się zaczyna bawić nami. Co bardzo często prowadzi potem do eskalacji agresji i do tego, że kot zaczyna nas atakować, pomimo tego, że no my już nie chcemy się bawić, bo to już przestaje być dla nas przyjemne. To bardzo często zaczyna się, wiesz, wtedy, kiedy kot jak jest taki mały i słodki, my się bawimy rączkami, bo on takie pazurki ma, takie mini-mini i jest takie mini-mini i to wszystko jest takie super, ale zapominamy, że ten kot nagle zaczyna być coraz większy, coraz większy, coraz większy i jak mamy, nie wiem, 6 czy 7 kilogramowego kota, który rzuca się nam na ręce, no to to już wcale nie jest taki zabawne. Kolejnym takim błędem, który gdzieś tam pojawia się w tych zabawach, jest ograniczanie się jedynie do, powiedziałabym, tych najbardziej popularnych kocich zabawek, czyli wędek i myszek. A to błąd, bo mamy coraz większą gamę różnego rodzaju zabaw, które możemy dać naszemu kotu. Od mat węchowych, po wszelkiego rodzaju zabawki zapachowe, z kocimiętką, walerianą, możemy sami robić różnego rodzaju zabawki. Na zasadzie weźmiesz karton, wrzucisz tam gazety i tam wrzucisz smaczki i już masz fantastyczną zabawę węchową dla swojego kota. To, że kotu dajemy różne zabawy, zmieniamy mu to, powodujemy, że kot ciągle chce coś z nami robić i ciągle jest zainteresowany tym, żeby z nami się po prostu bawić. Jeszcze jednym takim, myślę, dość istotnym błędem, który robią właściciele kotów, jest używanie laser. Laser jest, wszyscy znamy, wiesz, z tych memowych różnych rzeczy, z gifów, gdzie kot biega za laserem. Problem z laserem jest taki, że to jest niesamowicie szkodliwe dla kota, bo kot nie jest w stanie złapać tego punkciku. On go tylko, wiesz, łapie światełko, ale nie jest go w stanie złapać fizycznie. Co powoduje u kota niesamowity wzrost frustracji i tego, że kot nie jest w stanie wyładować tych swoich emocji, które gdzieś tam w nim są. Są nawet takie badania naukowe, które pokazują, że zabawa z laserem wpływa nam na częstotliwość występowania u kotów tych zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, autoagresji, tych wszystkich zaburzeń związanych właśnie z nadmiarem emocji, których kot nie ma gdzie wyładować. To teraz pytanie trochę bardziej ogólne, na które Pani jako ekspert, bazując na swoim doświadczeniu, na pewno będzie mogła odpowiedzieć. Jakie błędy najczęściej popełniają przyszli właściciele kotów, przygotowując przestrzeń dla kota w swoim domu? Wiadomo, że w takim domu, w którym ma być kot, musi być drapak, musi być kuweta, ale czy to muszą być jakieś konkretne sprzęty? Co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby przyjąć kota do domu, albo czego wręcz nie powinniśmy robić, projektując taką kocią przestrzeń? Myślę, że tutaj kluczowe jest to, żeby dobierać rzeczy pod kota. My mamy w zwyczaju wybierać rzeczy, które nam się podobają i troszkę nie patrzymy na to, jak kot się w tym wszystkim odnajdzie. Bardzo często kupujemy drapaki pod siebie, czyli takie, żeby nam wpasowywały się w róg mieszkania, co wbrew pozorom nie jest takie złe. Problem jest taki, że na przykład wybieramy drapak, który ma dużo różnych pali, dużo różnych domków, dużo różnych hamaczków i to wszystko jest takie mikro, bo nam się wydaje, że kot będzie jak małpka potem skakał. Problem jest taki, że z reguły te drapaki są po prostu dobre dla kociąt, a już 6 czy 7 kg kot nie jest w stanie się tam znaleźć. I potem mamy problem, że kot nam drapie kanapę i właściciel twierdzi, bo jest złośliwy, prawda, kolejny stereotyp. A problem jest taki, że kot nie drapie tego drapaka, bo pale są za niskie, bo budy są za małe, kot się w nich nie mieści, bo drapak jest niestabilny i kot po prostu odczuwa dyskomfort drapiąc w ten drapak. Kolejną rzeczą jest kuweta. My wybieramy kuwetę też pod siebie, bo lubimy kuwety zamknięte. Bo wiadomo, no jakkolwiek powiem wprost, nie śmierdzi nam po prostu w tym domu. Więc zamknięta kuweta, nic nie widać, wszystko super. Problem jest taki, że kot wchodząc do tej kuwety, raz, że jemu faktycznie śmierdzi, jak wchodzi do tej kuwety. Dwa, problem z drzwiczkami jest taki, że kot wchodząc, drzwiczki jadą mu po kręgosłupie. I
Gro kotów tak naprawdę ma problemy ortopedyczne, nawet więcej niż się mówi, i to nie jest tylko problem starszych kotów. I w momencie, kiedy kot wchodzi przez te drzwiczki, jest to dla niego olbrzymi dyskomfort. Wiele kotów po jakimś czasie zaczyna się buntować i z takich zamkniętych kuwet po prostu nie chce korzystać i znowu zaczyna się problem behawioralny, załatwianie się poza kuwetę. A teraz na koniec chciałabym nawiązać do tematu, który bardzo mnie fascynuje. Warto wspomnieć, że ukończyła Pani doktorat z zakresu kociej wokalizacji, więc porozmawiajmy o komunikacji kot-człowiek. Czy my w ogóle wiemy coś na temat wokalizacji kociej? Czy rozumiemy mowę kotów? Czy koty nas rozumieją? To jest bardzo dobre pytanie i jakże bardzo trudne pytanie, bo szczerze powiem, że na temat komunikacji kotów i na temat tego, jak koty mówią do nas, my wciąż niewiele wiemy. To jest zadziwiające, bo my więcej wiemy na temat wokalizacji chociażby wielorybów czy ptaków, niż na temat kotów, które przecież z nami są od tysiącleci. To, co wiemy, to fakt, że koty zmieniają swoją wokalizację do nas. Były badania na kotach o różnym poziomie przyzwyczajenia do ludzi. W sensie od takich kotów bardzo zdziczałych do takich kotów faktycznie przyzwyczajonych do bycia z człowiekiem. I badano parametry tego dźwięku. Okazało się, że to miauczenie tych kotów całkowicie zdziczałych wraz z czasem ich przyzwyczajania się do ludzi, oswajania, zmieniało się na takie, na które my reagujemy najlepiej. Odpowiadając na pytanie, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć kocią wokalizację, no tutaj też trochę wychodzimy kiepsko. Były badania, gdzie puszczano ludziom wokalizację kotów bez pokazania tego kota i bez pokazania całej sytuacji, i ludzie mieli określić, jakie emocje są w tym kocie, co ten kot odczuwa. I tutaj naprawdę wypadliśmy bardzo kiepsko, bo takie najwyższe wyniki to było około 30% poprawnych odpowiedzi, także dość źle. W momencie, kiedy widzieliśmy już całokształt kota, tego jak się zachowuje, całą sytuację, już dużo lepiej byliśmy w stanie odpowiedzieć na to, co ten kot czuje, czy jest przerażony, czy głodny, czy cokolwiek mu tam pasuje, czy bądź nie pasuje. Natomiast jeśli chodzi o to, czy koty rozumieją naszą wokalizację, to co my do nich mówimy, powiedziałabym raczej, że nawet nie tyle, co rozumieją, co kojarzą nasze słowa z rzeczami, które gdzieś tam zaczynają się dziać, które występują. Na przykład koty doskonale, myślę, że większość kotów doskonale kojarzy słowo jedzenie. Przynajmniej moje koty doskonale słowo kojarzą, chodźcie jeść. Jeśli chodzi o samo kojarzenie słów, koty doskonale też uczą się komend. Możemy kota nauczyć, nie wiem, podawania łapy, szukania smaczków. To właśnie tak działa, że koty uczą się naszych słów i kojarzą się z rzeczami, które gdzieś tam będą się działy, bądź tego, co my od nich oczekujemy. To już wszystkie pytania, które przygotowaliśmy na dziś. Mam nadzieję, że w odpowiedziach odnajdziecie Państwo dużą dawkę wiedzy na temat kociego zachowania, kociego wychowania. Moim i Państwa gościem była Pani dr Weronika Penar. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.